Niespełna 3 godzin potrzebowała kilkunastoosobowa grupa, by zapełnić 40 worków na śmieci. To efekt akcji Ogarnij Jurę, zorganizowanej w mstowskim kompleksie zabytkowych Stodół, mającej na celu przede wszystkim posprzątanie tego wyjątkowego miejsca, ale i zwrócenie uwagi na fakt, że żyjemy w coraz bardziej zaśmieconym świecie. Inicjatorami wydarzenia było 2 młodych mieszkańców gminy Mstów, Filip Puczyński i Damian Gawroński. Często jestem w polach mstowskich z racji mojego zawodu i pracy i po prostu za każdym razem, kiedy tam jestem, widzę coraz więcej nielegalnych wysypisk. Na tyle mnie to zirytowało, szczerze mówiąc, że postanowiliśmy razem z przyjaciółmi coś z tym zrobić. Ja jestem z Katowic i chciałam tam najpierw zorganizować akcję, ale zobaczyłam na Facebooku, że Filip właśnie coś wspomina o śmieciach tutaj i powstał wspólnie taki pomysł, że może zaczniemy od Mstowa i właśnie razem zrobimy coś tutaj dobrego. Nie od dziś wiadomo, że okolice Mstowa obfitują w przepiękne krajobrazy, a kompleks Stodół należy do najatrakcyjniejszych terenów pod tym względem. Niestety, zwłaszcza w ostatnim czasie, stały się one również miejscem chętnie wykorzystywanym przez osoby, które nielegalnie pozbywają się odpadów. Zdaniem organizatorów akcji Ogarnij Jurę, jeżeli się odpowiednio nie zareaguje, to nawet najbardziej atrakcyjne turystycznie miejsce szybko zamienić się może w wysypisko śmieci. Dość dużo podróżuję po Polsce, Europie i ogólnie świecie i no niestety nie jest dobrze. Wiem, że teraz już świadomość ludzi się zwiększa i chcemy coś z tym zrobić, więc chociaż tyle, no ale wciąż jest to za mało, także mam nadzieję, że tego typu akcji będzie coraz więcej i że ludzie będą coraz bardziej świadomi, nie tylko w Polsce, ale ogólnie na świecie. Chodzi o to, żeby w społeczności zaszczepić coś dobrego, żeby pokazać, że można zmieniać ten świat. Ale też przy okazji posprzątamy i to będzie na pewno dobre dla nas, dla wszystkich. Będzie przykro, jeśli za miesiąc znowu te śmieci się pojawią. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to nie będzie też ostatnia taka akcja, także czy my, czy inne osoby jakby zachęcimy, zainspirujemy. I nie mówię tylko o Mstowie, czy okolicy, o Jurze, ale ogólnie o całej Polsce. Im nas więcej, tym lepiej. Choćby dziś moja koleżanka organizuje bardzo podobną akcję we Wrocławiu. Inna znajoma niedawno robiła właśnie Trash Tag Challenge w Warszawie. Także no, im nas więcej, tym lepiej i do tego zachęcam wszystkich. W dbałość o czystość Mstowa na wiele sposobów włączają się także strażacy z miejscowej jednostki OSP. Nie mogło ich więc zabraknąć także podczas akcji sprzątania kompleksu Stodół. Przyczepka, którą dysponują ochotnicy, została kilkukrotnie wypełniona gruzem i śmieciami o większych gabarytach. Trzeba pomagać, żeby Mstów był czysty, żeby ograniczać te pożary na terenach rekreacyjnych. Pomagamy społeczność Mstowa, ludzi, którzy angażują się w to. Też chcemy się jakoś przyczynić do tego wszystkiego. W akcję Ogarnij Jurę zaangażował się także mstowski wolontariat. Młodzi ludzie dali w ten sposób swoim rówieśnikom doskonały przykład, jak dbać o to, by wszystkim w małej mstowskiej ojczyźnie żyło się po prostu lepiej.